Zbigniew Krzoska, bardzo znany trener w naszym regionie, tym razem trener Błyskawicy Bronisławki. To panie trenerze, jak to się stało, że pan w Bronisławkach? Stało się tak, ponieważ byłem wolny na rynku. Trener przede mną, który był, miał problemy swoje tam zdrowotne w rodzinie i zadzwonił do mnie pan wiceprezes Marek Kulwas i prezes Jurek Pilarski z propozycją objęcia zespołu. Nie wahałem się ani minuty, bo wiedziałem, że buduje się tam nowy zespół, młody, perspektywiczny, także uznałem to, że dobry krok robię. Nawet miejsce w tabeli, które ma Błyskawica, nie zniechęciło mnie do udziału razem do wspólnego, żeby budować zespół. Jak tak pan spojrzał na tych zawodników i miał pan okazję przetrenować z nimi ten okres przygotowawczy, to widział pan, że to miejsce, które zajmują w tabeli, jest nieadekwatne do tego, co potrafią? Odpowiem tak. Z tego składu, który grał jesienią, zostało 3 zawodników. Reszta to są nowi zawodnicy, którzy przyjdzie z innych klubów, z B-klasy lub ci, co nie grali rok, 2 lata w piłkę. I tylko dziękuję panu Markowi Kulwasowi, że telefon wykonał do jednego, drugiego, poprosił, wręcz zachęcił do gry w drużynie Błyskawicy Bronisław. I to było dzisiaj widać na boisku. No właśnie, to na sam początek lekko nie było, można powiedzieć, delikatnie rzecz biorąc, bo przyjechaliście w pierwszej kolejce do lidera tych rozgrywek, czyli klubu piłkarskiego Piła, więc od razu wysokie progi. Tak, od razu pogratuluję 3 punktów i życzę naprawdę, jestem pilaninem, awansu do wyższej ligi. Będę kibicował temu klubowi, bo należy się tutaj w Pile piłka na wyższym poziomie. Tak, przyjechaliśmy tutaj powalczyć, żeby był rozmiar porażki, choć nie powinien tego mówić, jak najmniejszy, żeby nie było kompromitacji, żeby psychicznie tych chłopaków nie załamywać, żeby wiedzieli, na jakim poziomie ich gra polega w porównaniu do lidera KP Piła. Udało się to? U niektórych tak. Sami stwierdzili i mówisz, że mają kołowrotek w głowie, że nie wiedzą jeszcze do tej pory, gdzie są, że tak jeszcze nie w swojej karierze nie tyle biegali, co dzisiaj w meczu w Pile. Z pana perspektywy, na co stać pański zespół? Czy to jest jedna wielka niewiadoma, czy już pan wie, na co go stać? Powiem tak, wielka niewiadoma. Jeszcze chcemy jeszcze spróbować z 2-3 doświadczonych ściągnąć, jeśli się uda. A jak nie, to budujemy zespół. Wiemy, że jesteśmy w strefie spadkowej, ale liczymy na mecze z drużynami od 12 do 16, żeby z nimi powalczyć o te punkty, o te 6 punktów, które nam może zagwarantują utrzymanie lub równość się zrównamy. Jeśli spadniemy, nic się nie stanie. Budujemy nadal zespół, który ma się liczyć w A-klasie w czubie tabeli. Czyli rozumiem, że nie jest takim koniecznym warunkiem dla pana postawionym przez zarząd, że musi się pan koniecznie w tym zespołem utrzymać, tylko po prostu chodzi o to, żeby ten zespół po prostu budować. Tak, i zarząd powiedział wyraźnie, że chcemy zrobić na bazie piłkarzy z tej wioski, Bronisławki, Kruszewo, Marunowo, zespół taki gminny, który swoimi chłopakami będzie grał w klasie A, budując za 2-3 lata możemy powalczyć o klasę okręgową, jeśli się, wszystko się potoczy, będą chcieli chłopacy trenować, grać, bo niektórzy jeszcze nie wiedzą, jak się ustawić, jak podejść do meczu piłkarskiego. Po prostu to są jeszcze piłkarze orlikowie tak zwani. To teraz zapytam pana na koniec o przeciwników. Zwykle pyta się ten o zespół, który prowadzi. Pan oczywiście o tym opowiedział, ale zapytam o tych przeciwników. Nie jest pan pierwszy raz na meczu klubu piłkarskiego Piła. Tym razem trochę w innej roli. Tak. Bywał pan wcześniej na trybunach. Panie trenerze, jak pan obserwuje to, co się dzieje w tym sezonie z piłką w Pile, z klubem piłkarskim Piła, konkretnie akurat z tym zespołem, tak, to na co go stać? Myślę, że mogę tutaj stojąc 18 marca powiedzieć, że widzę zespół w piątej lidze już, że ten zespół awansuje. Naprawdę, bo widać potencjał, widać, że wspólne treningi, zaangażowanie zespołu, taktyka gry, mądrość gry, widać to na boisku. Nawet ja już przeglądałem sparingi drużyny KP Piła i już sam sobie dałem odpowiedź, że jadę do zespołu nie klasy okręgowej, tylko do zespołu piątej ligi. Dziękuję panie trenerze, życzę powodzenia z Bronisławkami. Dziękuję, zdrowia życzę. Dziękuję, przede wszystkim właśnie. Paweł Nawrocki biegał dzisiaj na boisku, grał dzisiaj w zespole klubu piłkarskiego Piła, ale jest również asystentem Ediego Andradiny. To teraz na razie te boiskowe sprawy, typowo boiskowe, murarowe sprawy zostawmy. A na początek okiem trenera, podsumowanie tego spotkania.
No, przejście na pewno z Orlika, ze sztucznej murawy na naturalną. Odbyliśmy jedną jednostkę w Kaczorach, zdaje się, na naturalnej murawie, także na pewno tutaj było coś innego dla zespołu. Ale odnośnie meczu, co do meczu, to no, wydaje mi się, że kontrolowaliśmy od początku do końca. Te zawody tutaj Błyskawica nie postawiła nam jakichś wygórowanych warunków. Spokojnie sobie dawaliśmy radę, nieźle rozgrywaliśmy tą piłkę. W pierwszej połowie strzeliśmy 2 bramki, w drugiej dołożyliśmy 3, wygraliśmy 5-0 i jesteśmy zadowoleni. Czy te założenia, które sztab postawił przed zawodnikami, przed tym spotkaniem, one były realizowane? W jakim stopniu ewentualnie były realizowane przez zespół? No tak, no w pierwszej połowie podobało mi się to, że nawet nieźle operowaliśmy piłką. Dobrze doskakiwaliśmy. Odbieraliśmy piłki Błyskawicy w ich tercji, w naszej trzeciej, także podobało mi się i myślę, że zasłużenie wygraliśmy dzisiaj. Z czego wynikały te zmiany w przerwie? Po prostu zmiana wariantów, czy jakieś inne powody tego, że w 45 minucie już dwóch zawodników, dwóch skrzydłowych opuściło plac gry i pojawiło się dwóch nowych? Znaczy, jeżeli chodzi o zmiany, no to już mówię, Oscar Reis w moim odczuciu bardzo dobrą pierwszą połowę, był bardzo aktywnym zawodnikiem, no nie udało mu się strzelić gola, ani mieć asysty, Robert Grein nawet strzelił gola. Ale tak jak mówię, no mamy świetną ławkę rezerwowych. Każdy musi grać. Dzisiaj były do tego warunki, żeby po prostu trener miał komfort, żeby wymienić dwóch skrzydłowych. No i tak zrobił. I sezon oczywiście jeszcze długi przed zespołem. No dobrze, a z perspektywy tego, który występował na pozycji numer 6 dzisiaj na Murawie, dobrze się współpracowało w tym tercecie, trójkącie Nawrocki, Laskowski, Błaszczyk? No tak, no ja mam przywilej, bo mogę patrzeć na tych chłopaków, to co wyprawia Norbert Błaszczyk i Filip Laskowski na boisku, to mogę podziwiać, że tak powiem, z pierwszego rzędu, także współpraca wydawała mi się dobrze. Tutaj trener miał troszeczkę do nas pretensji, że za długo przytrzymujemy tutaj piłkę w środku, żeby częściej grać na skrzydła, bo jak wiemy, mamy Patryka Kosa, który świetnie dośrodkowuje, ale w drugiej połowie zmieniliśmy to i efektem tego były chyba 2 bramki w 5 minut. Także później chłopaki jeszcze dołożyli piątą i mamy 3 punkty. No i jest jeszcze taki zawodnik, który ciebie zmienił i występował na tej pozycji też numer 6, Miłosz Kowalski, rocznik 2007. No tak, no to jest zawodnik, który no, zaimponował nam w sparingach, w okresie przygotowawczym swoim podejściem do wykonywanej pracy na treningach i dostał szansę. Mam nadzieję, że będzie dostawał jeszcze więcej szans, żeby ogrywać się z seniorami, bo myślę, że to jest mu potrzebne. Obijanie się o tych, że tak powiem, dla niego jeszcze wielkoludów i wiążemy z tym chłopakiem naprawdę duże nadzieje. No dobrze, to na boisku pojawili się wszyscy trzej zawodnicy, którzy zasilili zespół przed rozpoczęciem tej rundy. Dawid Dzikowicz na pozycji numer 9, zagrał wspomniany Miłosz Kowalski, który wszedł w drugiej połowie, no i zagrał Patryk Koc, nominalnie lewa obrona, lewe wahadło. To może krótkie podsumowanie występu zawodników, którzy trafili do KP Piła przed tą rundą. No, tak jak mówię, no, każdy z tych zawodników chciał się dzisiaj pokazać. Patryk Koz zdobył bramkę, Miłosz był aktywny i trzecia osoba, Dawid Dzikowicz, no to dzisiaj był chyba MVP, bo oprócz bramki miał, z tego co pamiętam, 2 asysty, także no, takich wzmocnień potrzebujemy, takich ludzi i nie tylko jeżeli chodzi o boisko, bo oni naprawdę sumiennie przepracowali okres przygotowawczy i uważam te transfery za trafione. Dobrze powiedziałeś, 1 bramka, 2 asysty. I teraz tak, no, przed nami jest kolejnych kilkanaście spotkań, a runda kończy się późno, bo w drugiej połowie czerwca. I teraz każdy mecz będzie inny, każdy mecz będzie trudny, każdy mecz trzeba będzie wkładać 110% maksimum swoich umiejętności i możliwości. No ja tak mówiłem, że mamy 14 meczów. 14 finałów, musimy wydzierać te punkty, skarbnik się na pewno nie położy przed nami, wiadomo, że liga jest wyrównana i każdy będzie chciał tutaj czy grać o utrzymanie, czy walczyć o mistrzostwo w tej lidze. Pamiętajmy o tym, że drugie miejsce jest premiowane jeszcze barażem, także też jest szansa wyjścia z drugiego.
No i tutaj naprawdę nikt nie rozdaje punktów za darmo. Każdy przychodzi, każdy ma jakiś swój cel na mecz i tak tutaj będzie. Będzie wydzieranie sobie punktów i mam nadzieję, że my będziemy w tym najlepsi. Jedziemy do Damasławka za tydzień. To jest kolejny z tych finałów, o których wspomniałeś. To ja zapytam w kontekście tych wszystkich finałów, o których rozmawiamy. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z tego, jaka jest konkurencja w zespole i jak ci wszyscy zawodnicy walczą o to, żeby na ten mecz po prostu pojechać, przynajmniej usiąść na tej ławce albo pojawić się od razu na boisku? No tak, no ja tak mówiłem, rozmawiałem z trenerem przed meczem, mówię, pokaż mi ławkę rezerwowych, a powiem ci, jaki masz zespół. No i my się z tego cieszymy, że mamy taki komfort, bo w zasadzie dzisiaj 6 zawodników, wczoraj SMS-y z trenerami, kto dzisiaj wystąpi, jak tutaj ustawić zespół, bo faktycznie do końca nie wiedzieliśmy. No ale tak jak mówię, no to jest komfort. Nie wiem, czy każdy zespół może sobie na to pozwolić, ale my mamy jeszcze ludzi poza kadrą, bo dzisiaj musimy pamiętać o tym, że kilku zawodników nie dostało się nawet do 18, a też prezentują się dobrze na treningach, także ja uważam, że to jest komfort sztabu. To czego w takim razie życzyć zespołowi na tą rundę wiosenną? Cel jest jasny, wiadomo, ale czego życzyć, żeby ten cel został osiągnięty? No myślę, że zdrowia, jeżeli będą nas omijały kontuzje, jeżeli chłopaki będą mogli trenować zawsze na 100%, ponieważ będą ich unikały, że tak powiem, urazy, to będzie dobrze, będziemy na pewno walczyć, bo tutaj jest każdy ambitny, wie co ma robić, wie co chce zrobić, także przede wszystkim zdrowia. No i tym optymistycznym akcentem zdrowia kończymy. Dzięki bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzięki.